Moim Państwa porannym gościem jest dzisiaj Michał Golik, mistrz i wicemistrz świata w masażu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Michale, za nami Blue Monday i jakoś sobie z tym dniem poradziliśmy. Właśnie, być może ktoś wybrał się na masaż i tym sobie poprawił humor. Czy rzeczywiście to jest dobra droga? Czy masażem możemy sobie poprawić nastrój, ale co jeszcze możemy dzięki niemu zyskać? Może zacznijmy od tego samego terminu niebieskiego poniedziałku. Ten termin został wprowadzony w 2005 roku przez psychologa brytyjskiego z Uniwersytetu w Cardiff i opracował wzór matematyczny, na który składały się różne komponenty. Między innymi jakby jedna z wartości była ekonomiczna. I ta ekonomiczna wartość polegała na tym, że no ten 15 stycznia teraz to wychodziło, zawsze to jest, z reguły to wypada trzeci poniedziałek miesiąca i wtedy mamy taki termin, że musimy spłacić jakieś należności, kredyty, jakby uzupełnić nasze konta po świętach Bożego Narodzenia na przykład, po zakupie prezentów. Kolejnym takim czynnikiem było taki czynnik meteo, czyli małe nasłonecznienie, krótki dzień, więc teraz ten dzień na szczęście się wydłuża i trochę więcej tego słońca możemy łapać, ale w tym wzorze też był ten czynnik i taki psychologiczny, że od poniedziałku chcemy, od poniedziałku i z nowym rokiem chcemy wejść z nowymi jakimiś projektami, dbać o linię, trzymać dietę, wykupić karnet na siłownię i po którymś tygodniu okazuje się, że jednak nie zdołaliśmy dotrzymać wszystkich zobowiązań sobie postawionych. No i te wszystkie czynniki składają się na to, że czujemy się źle, dlatego ten termin może i słusznie, może i nie, bo tu trzeba podkreślić, że inni naukowcy podważyli tę teorię, natomiast w społeczeństwie, w obiegu jakby to pojęcie funkcjonuje, tak? Więc nawet jak już wiemy, że coś tam może być złego, to gdzieś tam się koduje w naszej psychice. Więc jest to wzór matematyczny, ale jest to jakby, tak jak mówię, podważone, więc uważam, że trzeba dbać o czystość naszych myśli i ciągle iść do przodu. Natomiast jak można sobie pomóc masażem i oczywiście wracając do drugiej części pytania, oczywiście można i w sposób fizjologiczny masaż działa w ten sposób, że obniża kortyzol około 30% nawet, więc to jest dosyć sporo. Kortyzol, czyli taki hormon odpowiedzialny za stres, za gromadzenie stresu, za napięcia i tutaj jak najbardziej możemy fizycznie i w efekcie biochemicznie jakby uregulować nasz organizm i zrzucić ten stres, tak kolokwialnie mówiąc. Dodatkowo inne hormony, tak jak serotonina i dopamina, uwalniają się, czyli jest ich wzrost około też 28-31% w zależności od badań, które przeczytamy. Więc oprócz tego, że zrzucamy ten kortyzol, no to podwyższamy te, powiedzmy to, dobre hormony. No ale fizycznie i mentalnie czujemy się dużo lepiej, więc jak najbardziej tak. Zachęcam do profilaktyki w masażu, masażem. Jest to też przyjemne, a ta przyjemność i rozluźnienie ciała, brak nagromadzonych później napięć, przekłada się na lepsze funkcjonowanie, więc jak najbardziej każdy kolejny poniedziałek na pewno będzie lepszy, jeśli końcem tygodnia będzie jakiś masaż. No właśnie, dla Ciebie masaż to coś więcej. Cały czas bierzesz udział w szkoleniach, zresztą sam te szkolenia też prowadzisz. Z drugiej strony bierzesz też udział w wielu zawodach i co ważne, nie tylko w Polsce. No tak akurat się stało, że zawody jakby w Polsce de facto nie było jeszcze zawodów zorganizowanych, więc konkurować trzeba gdzieś za granicą. No w tym roku miałem przyjemność uczestniczyć w Mistrzostwach Świata i Terapii Manualnej w Lecce na południu Włoch. Tam zdobywając też srebrny medal w kategorii wellness.
No i tak, no i... Ale nie bądź taki skromny, wiemy, że tych osiągnięć masz dużo, dużo więcej. Zresztą już na początku rozmowy zaznaczyłam, że jesteś mistrzem i wicemistrzem świata w masażu. Tak, no też się cieszę, że jakby jest jakaś tam powtarzalność i mogę gdzieś się usytuować jakby ze swoimi propozycjami, bo startuję swoimi autorskimi metodami, chcąc też, żeby ktoś je ocenił po prostu. No ale zawody to coś więcej tylko niż jakby taka bezpośrednia rywalizacja. Właśnie o to chciałam zapytać, na czym polega właśnie rywalizacja w masażu, zawody w masażu, czym one się różnią? Trzeba postawić na technikę, na kreatywność? Tych komponentów jest bardzo dużo. Więc no takie najważniejsze to ergonomia pracy i bez tej ergonomii pracy wszystkie inne komponenty po prostu leżą, więc jest te wszystkie inne komponenty to technika masażu. Wspomniałeś tu na przykład o kreatywności, więc też są punkty za innowacje w masażu, bo metodyki masażu czy orientalnych, czy takiej medycyny zachodniej, one są po prostu znane i można się ich nauczyć. Natomiast można zaproponować autorską jakąś technikę czy metodę pracy pod warunkiem, że jest zgodne z anatomią i fizjologią człowieka, tak? I że jest jakiś efekt. I to też jest oceniane, czy te techniki, manowry wszystkie, które wykonujemy na kliencie, pacjencie, czy one rzeczywiście coś robią, czy tylko ładnie wyglądają. Natomiast idąc dalej, czy ładnie wyglądają, to też jest oceniane, czy ten ruch musi być po prostu ładny. Czym ruch jest płynniejszy, ładniejszy, tym wyższa zawartość i wyższa zawartość techniczna, tym mamy większą ocenę. Jest też ocena za feedback, czyli osoba, która jest poddawana masażowi, też przyznaje punkty za feedback, czyli jak się czuła, czy była komunikacja między terapeutą a osobą, która poddała się masażowi. No i taki ogólna prezentacja również. Kolejnym na przykład komponentem jest flow w masażu, czyli jak płynnie przechodzimy sobie z techniki w technikę, czy nie ma zatrzymań, bo może być tak, że techniki są bardzo dobre, ale to wszystko razem się nie skleja po prostu, więc to też będzie słabo ocenione. Teraz mam też przyjemność szykować jedną z osób do Mistrzostw Europy w masażu, które się odbędą w Rzymie. I też jest to bardzo sprawna terapeutka, natomiast potrzeba takiego szlifu, żeby to ładnie złączyć. A ma bardzo duże doświadczenie, bardzo dobre techniki, bardzo ładnie pracuje. Natomiast trzeba to ładnie poukładać, tak żeby jakby ta ocena była też wysoka i tak powinniśmy też pracować jakby z pacjentami w gabinecie. Jakby pacjent tego nie widzi, czy my ten ruch ładnie wykonujemy. Natomiast jeśli nie ma tego, to znaczy, że coś jest nie tak z naszą ergonomią pracy. Więc trzeba tego po prostu pilnować. Dla naszego zdrowia, dla zdrowia terapeutów również. A czy ma znaczenie aspekt międzynarodowy, to znaczy narodowość i jakieś aspekty kulturowe? Wiadomo, jeżeli mamy reprezentantów różnych krajów, no to oczywiście różne kultury to są i czy to gdzieś tam jest jakiś jeden z wariantów, który może być wartością dodaną? Myślę, że przede wszystkim też po to siedzi na te zawody, żeby się wymienić doświadczeniami. No i te same metody pracy, czyli masaż szwedzki na przykład, czy masaż klasyczny, który jest dosyć pojemnym pojęciem. Jak pójdziemy do różnych terapeutów, to ten sam masaż metodycznie każdy wykonuje trochę inaczej, dlatego właśnie, że ma różne naleciałości, czyli różne doświadczenia, bo bardziej pracował ze sportowcami, te techniki są trochę inne, albo ktoś wykonywał masaże relaksacyjne i mimo, że to był masaż klasyczny, to te techniki będą troszkę inne. Jak chodzi o kręgi kulturowe, w którym się znajdujemy, to jest takie przeświadczenie i generalnie tak jest, czym dalej na wschód, to te praktyki są troszkę mocniejsze. Co do bardzo popularnych teraz metod terapeutycznych pracy z twarzą, to na przykład cera naczynkowa z przeciwwskazaniem do wykonania masażu twarzy, natomiast na wschodzie wręcz przeciwnie, jeśli to naczynko jest uszkodzone już, to dalej pracujemy.
I według medycyny chińskiej, na przykład tam, gdzie jest zastój, nie ma krążenia energii, to w tym miejscu zaczyna się choroba, tak? Więc powinniśmy tą tkankę, mimo jakiegoś tam uszkodzenia, ją poruszyć. Co najlepsze i te metody z medycyny zachodniej i wschodniej, jedne i drugie dają dobre efekty, więc jakby chyba zależy właśnie, w jakim nurcie jesteśmy i w jakim chcemy pracować po prostu, bo ich też jest bardzo dużo. Masaż to jest bardzo pojemne pojęcie, ale możemy być jakby terapeutą tylko w dziedzinie ajurwedy i masaż jest jedną składową, tak samo jest w medycynie chińskiej czy w medycynie tybetańskiej, ale również tak samo jest w kręgach zachodnich, czyli masaż klasyczny, sportowy, masaż tkanek głębokich, terapie powięziowe, bardzo popularne teraz. Już nie lubię popularyzacji jakby jakiejś jednej metody, natomiast też widać, że są zauważalne metody takie sezonowe, że kilka sezonów. Jakaś metoda jest modna bardziej, a później inna. Na przykład ktoś przychodzi, pyta się o masaż tkanek głębokich, więc ja się pytam, czy ktoś go potrzebuje, więc ten wywiad osobowy jest potrzebny oczywiście do tego, ale ktoś słyszał i by chciał spróbować, więc spróbować można oczywiście, tylko czy jest zasadność zastosowania jakby tej metody u tego pacjenta, bo może być inna, lżejsza metoda, która będzie bardziej jakby bardziej owocna w pracy, tak, w wynikach. No ale jakby jak chodzi o kręg taki zachodni, to też mamy i drenaż limfatyczny później, zupełnie inna praca i każdy z tych jest jakby skuteczny, więc w zależności w czym się najlepiej czujemy, uważam, że to do wszystkiego, to jest do niczego, więc każdy powinien mieć swoją specjalność jakby, tak? Że okej, robimy różne rzeczy, ale specjalizuję się w tym, a jeśli czegoś nie ogarniam, no to po prostu wysyłam do innego terapeuty, który jest bardzo dobry w tej pracy i można się bardzo fajnie uzupełniać. Choć tu też taki może wątek tej współpracy, może w Polsce jeszcze mamy dużo do zrobienia, żeby właśnie nie każdy solo działał, tylko współpracować masażysta z terapeutą manualnym, z fizjoterapeutą, z osteopatą. Powinniśmy się wszyscy uzupełniać, no trochę jeszcze tego brakuje. A jaka jest Twoja specjalizacja? No ja się zajmuję psychosomatyką w masażu, ale też od kilku dobrych lat terapiami twarzy i tutaj jakby no, liftingami twarzy, masażem transbukalnym na przykład, czy belwizą. Czy masażem można kogoś skrzywdzić? Czy można komuś zrobić krzywdę? Uszkodzić go? Jakby no, z nadania masaż jest bardzo bezpiecznym zabiegiem. Natomiast historia zanotowała takie przypadki, gdzie po prostu nie zostały wykluczone przeciwwskazania lub ktoś przy wywiadzie osobowym zataił jakieś informacje, które miały znaczenie co do prowadzenia zabiegu. I no, zdarzały się jakieś pojedyncze przypadki, ale raczej jakby to jest marginalne. Co ciekawe, kiedy choćby poszukamy, rozejrzymy się w internecie, to znajdziemy bardzo dużo ofert różnych masażystów, ale w praktyce jest to cały czas nisza. To znaczy zawód masażysty jest zawodem niszowym. Tak, jak spojrzymy nawet na statystyki prowadzone przez urzędy pracy, to w większości regionów w Polsce jest to zawód niedoszacowany jeszcze, więc jest wskazane rozwijać się w tym zawodzie. Natomiast no myślę, że w każdym zawodzie fajnie, jak to jest jakieś powołanie, że ktoś czuje, że po prostu potrzebuje i chce to jakby wykonywać, a nie zagospodarowanie finansowe, że to będzie mój sposób na zarabianie pieniędzy, bo w masażu bardzo ważne jest jakby taka intencja, z którą pracujemy i jeśli ktoś będzie patrzył tylko na aspekt finansowy, to niestety bardzo szybko się wypali zawodowo. Więc to na kursach też o tym mówimy oczywiście. Inaczej jest trochę na kursach masażu, gdzie przychodzą osoby z reguły jakby szkolące się w kolejnych technikach, są to kursy specjalistyczne i to są ludzie często, którzy już pracują lata w zawodzie. Inaczej są, jeśli to jest szkoła, która kształci techników masażu, czy dyplomowanych masażystów, czy kursy od podstaw. Więc to rozumienie trochę zmienia się z doświadczeniem.
Ale właśnie, jeżeli chciałabym, czuję powołanie i chciałabym zacząć właśnie karierę, przygodę swoją w ogóle z masażem, do jakich szkół powinnam się udać, jakie kroki powinnam podjąć, żeby to rzeczywiście było podejście profesjonalne, tak? Czyli nie, że mam taki widzimisię, tylko rzeczywiście chcę być w tym dobra, chcę ludziom pomagać i czuć wysoką satysfakcję. Więc zaczynając od początku, najlepiej zawsze sprawdzić się, czy w ogóle lubimy pracę z ciałem, czy z drugim człowiekiem i dobrze iść sobie po prostu na kurs masażu klasycznego, czy taki totalny basic, gdzie nauczymy się podstawowych takich zagadnień anatomiczno-fizjologicznych, czy psychosomatycznych, ergonomii pracy, jeśli to jest dobry kurs, bo niestety ten temat to jest kolejny wątek do rozwinięcia, troszkę tego brakuje co do metodyki prowadzenia zajęć, więc najlepiej sprawdzi się na kursie. Jeśli czujemy, że to jest to, to dobrze iść do szkoły takiej dwuletniej, która kształci techników masażu. Później zdajemy egzamin zawodowy i jesteśmy dyplomowanymi masażystami, jeśli oczywiście bardzo ładnie go tam. I jeśli już mamy ten taki dokument uprawniający też do wykonania masażu leczniczego, bo to daje dyplom z masażu, to ja przyjąłem taką drogę pracy z mistrzem, więc oprócz dodatkowych szkoleń, które się uczyłem, to chciałem pracować z osobami, które są dobre w jakiejś metodzie i po prostu chciałem z nimi popracować. Można to zrobić w gabinecie, po prostu poprosić, żeby z kimś pracować i to jest najlepsza nauka. Więc no, wybierałem osoby, które wiem, że są dobre i wiem, że ja chciałbym w takim nurcie pracować, więc nie jest to popularna droga, bo raczej ludzie tak nie robią, ale no, ja tak wybrałem i to uważam jest doskonała jakby droga, bo mamy studium w przypadku od razu na konkretnych osobach. No i oprócz takiej metodyki książkowej, każdy terapeuta ma swoje jakieś smaczki, które no nie da się z książki nauczyć, jednak trzeba pracować z kimś i taka droga jest najlepsza, więc mamy takie trzy etapy, powiedziałbym, taki basic, czyli jakiś kurs, by w ogóle sprawdzić, czy nam się to podoba, później właśnie szkoła masażu i następnie różne kursy specjalistyczne, bo ta szkoła, choć przygotowuje i zdajemy dyplom, no to mamy różne kultury w masażu i możemy się naprawdę rozwinąć w różne kierunki. I to jest też, ja to doceniam w masażu też, że no, uczymy się, raz rozpoczęta nauka masażu nigdy się nie kończy i rzeczywiście tak jest. Nawet jak można powiedzieć, trochę nudy się wkrada, że jakby wydaje nam się, że robimy to samo, no to po prostu idziemy na kolejne szkolenie, albo znowu z kimś pracujemy, albo jedziemy na zawody, albo organizujemy w jakimś innym miejscu kurs i też mamy taką wymianę doświadczeń na innym poziomie, bo te osoby, które już specjalistycznie później z kursów korzystają, też mają ogromny dorobek taki zawodowy. I to są bardzo ciekawe rozmowy, dlatego oprócz programu kursu zawsze mi trochę więcej czasu na kursie schodzi, bo te tematy okołozawodowe są bardzo ważne i one budują naszą tożsamość zawodową. Nie tylko konkretna technika i metoda pracy, którą posiądziemy, tylko właśnie ta wymiana doświadczeń. A co w takim razie sądzisz o kursach masażu online? Czy da się być dobrym masażystą, ucząc się wyłącznie online? No, chce mi się płakać, jak widzę takie rzeczy, że ktoś może być instruktorem tenisa, narciarstwa, instruktorem nauki masażu albo w ogóle masażystą po kursie online. Oczywiście dostrzegam zaletę, jak chodzi o teorię, wyłożoną teorię, czy przypomnienie sobie, czy jeśli skończymy jakiś kurs i chcemy poznać opinię innego terapeuty, to można jakby poglądać webinar, uzupełnić tą wiedzę, skonfrontować ją i to jest wszystko ok. I to jest fajnie, że mamy takie możliwości globalne, bo możemy korzystać nie tylko z polskich źródeł, ale ze źródeł z całego świata. Więc dostrzegam ten aspekt pozytywny, ale niestety
kursy online też dają uprawnienia państwowe nawet, bo ktoś dostaje jakby dokument menowski tak zwany, tak? Więc dla mnie to jest niedopuszczalne. I jak takie osoby, no też prowadzimy kursy, gdzie już ktoś musi zadeklarować, że uczył się tego masażu, bo to nie jest kurs od podstaw. No i jeśli osoby mówią, że są po kursie online, no to niestety to też muszę zapytać wtedy, czy masują również online. No bo to jest praca, tak jak mówię, teoria rozumie, ale praktyka musi być przypilnowana, ergonomia pracy musi być przypilnowana. A tak ucząc się z internetu, to wydaje mi się, że tak jest. I później jakby ktoś będzie pracował, to nie sądzę, że będzie miał pewność w ruchach i w wykonaniu tego, jeśli nie będzie to skonfrontowane. A niestety nie pracujemy na manekinach, tylko niestety pracujemy z żywym człowiekiem, który ma też konkretne oczekiwania co do celu zabiegu. Więc moim zdaniem to powinno być po prostu zabronione. Kończąc naszą rozmowę, wspomniałeś już o tym, że przygotowujesz swoją uczennicę do mistrzostw, no ale właśnie, czy ty masz jakiś teraz cel zawodowy związany właśnie z zawodami? Raczej u mnie wychodzi to spontanicznie. Czuję potrzebę, że chcę się w jakimś miejscu znaleźć, to po prostu to robię. Mam kilka zaproszeń, chociażby do Argentyny. Nie wiem, czy środki finansowe i czasowe na to pozwolą, ale jakby po uczestnictwie w takich zawodach, no też osoby, które startują, dostają różne zaproszenia do sędziowania. Jestem też sędzią międzynarodowym, więc żeby akurat w Argentynie sędziować zawody, czy startować gdzieś tam w Turcji, w różnych państwach. I to jest wszystko pociągające, natomiast to wymaga też dużej objętościowo czasu po prostu, którego nie ma na ten moment. Ale staram się raz w roku wybrać jakąś rzecz, którą chciałbym zrobić oprócz swoich standardowych działań zawodowych. To w takim razie trzymamy kciuki za powodzenie Twoich planów i jak najwięcej sukcesów. I bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. A moim Państwa gościem był dzisiaj Michał Golik. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.